tobie nikt, nie dorówna tobie nikt. Bo wielkiś ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna tobie nikt, nie dorówna tobie nikt. Chwalę ciebie, Panie, i uwielbiam. Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe. Chwalę ciebie, Panie, i uwielbiam. Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe. Bo wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna Tobie nic. To po co? To po co? Co to wszystko? Już pójdziemy, bo był zapad, kiedy niestety aż prowadzę. A jak jeszcze na swoich rękach pójdę, to nie muszę ciebie prowadzić. No. Pochwalony Jezus Chrystus, gdzie Ty chciałeś mnie tutaj złożyć na początku. Dużo, dużo łaski wszelkich opieki Matki Najświętszej. To od razu już tu na drogę. Możesz zdjąć tego kwiatka? Nie, no, to nie jest. Czy nie kuje tak w rękach? Będziemy wołkać, tak? Tak. No, z kwiatkami będzie. To już idziemy, co? Tak. Dzieci, to nas okrąży tak, żeby to ksiądz tak, żeby księdza do środka. O tak, tutaj tam się wyprzechodzi. To tam przody sobie przyjdzie. Tak, przejdźcie, tu na tył do tyłu przejdźcie. Ale mnie wypuścicie. Jesus, thank you.
Dzisiaj obchodzimy wspaniałą uroczystość w naszej parafii. Jubileusz 65-lecia kapłaństwa naszego rodaka. Jest to zacna uroczystość, ponieważ jubileusz 65-lecia kapłaństwa jest rzadko osiągany przez kapłana. Cieszymy się, że mamy wśród siebie człowieka sędziwego, rodaka z naszej parafii, który na niebie pańskiej pracował tak długie lata. A musimy przyznać, że ten czas jego już pasterzowania przypadł na okres bardzo trudny. Przeżył dwie wojny światowe. Urodził się jeszcze w czasach austriackich, gdy Polski nie było w ogóle na mapach historii. Po wojnie drugiej niesprzyjające warunki były i dla kościoła. Tam na wschodzie, gdzie przypadł on już pasterzować, spotkał się z terrorem stalinowskim, wierzył wydanie, który był nienawistny i do kościoła, i do narodu polskiego. Ochroną ręką wyszedł z tych opresji na wschodzie, chociaż groziła mu częstokroć tam śmierć. Widać Bóg inny miał plany wobec niego i życie jego przedłużył, bo był potrzebny tutaj dla kościoła w Polsce. Cieszymy się bardzo, że na tę uroczystość przyjechał ksiądz biskup ordynariusz Gorzowa, ordynariusz diecezji, który nasz jubilat pracował po wojnie przez długie lata. Pokonał całą Polskę. Diecezja gorzowska pod niemiecką granicą. Wiele trudno musiał ponieść ksiądz biskup, by tu dotrzeć dzisiaj na naszą uroczystość. Ale ceni sobie księdza jubilata, dlatego to poświęcenie i chęć bycia z nami tutaj i z księdzem jubilatem na tej wielkiej uroczystości naszej. Księdzu jubilatowi składam w swoim imieniu i w imieniu parafii tutaj rodaków, gdzie pracuje nadal, chociaż jest na emeryturze, ale jednak posługi kapłańskie spełnia. Pozdrawiam msze święte, w konfesjonale służy, nie tylko tutaj w parafii, ale i w deganacie, uczy dzieci i do chorych jeszcze jeździ, czym może pomagać. Dlatego serdecznie składam mu życzenia, aby trzymał się jeszcze tak do tej pory w zdrowiu, w tej fizycznej kondycji nadzwyczajnej, jak ma ten wiek prawie 90 lat. I by był wśród nas jak najdłużej i łaska Boża niech mu towarzyszy w życiu całym. Dziewczyna jest niedawna.
Chrystusie, za Twoje pracę i za mną, za poświęcenie drugi. Niech Ci nagrodę zdrowi wrot, korona zasług jasno śni. Thank you.
imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie odprawić najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu, że przewodniczący i wadę na i przywiodę wam do mnie. Teraz w imieniu kochanych będziecie głosować.
duchowego i szczerbu mojego przymierza. Będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów. Że ten Chrystus żyje w Kościele.
On nie tylko powołał tych 12. On nie tylko wtedy tam się zasmucił, widząc ten lud, że są znękani i porzuceni jak owce bez pasterza. I wtedy mówi, żeby się modlili, prosili Ojca, aby posłał robotników na żniwo i powołał tych 12. On żyje. Chrystus żyje w Kościele. Powołuje do swojej służby. Wzywa, upatruje. Tego Ducha Świętego posyła i zaprasza, czeka do służby kapłańskiej, do służby zakonnej, widzę tu bowiem siostry zakonne. Wiem, że ta diecezja wasza, Przemyska, jest diecezją starą, polską, tradycyjną ludnością zamieszczała i ceni sobie tego kapłana i ceni sobie to, że Bóg często wzywa spośród ludu tej ziemi kapłanów przyszłych czy zakonnice. Ksiądz prałat Maciej Sieńko jest w jakiś sposób symbolem generacji kapłańskiej, która żyje jeszcze na tej ziemi. W dodatku, że ubogacony dobrym zdrowiem jeszcze służy temu ludowi. Widzimy więc, że kapłan to nie jest człowiek, który na godziny 8 na dobę, czy 10, czy 20. On zawsze, zawsze, nieustannie jest ludowi potrzebny. On zawsze służy temu ludowi. On zawsze służy ludowi, bo w jego imieniu niesie Bogu chwałę. Słyszeliśmy też przed chwilą, po co Jezus wybrał tych 12. Oto idźcie, szukajcie tych, którzy poginęli. Tych owiec, które są spoza domu Izraela, spoza zasięgu prawdy, ale też tych, którzy pośród nas ochrzczeni, niejednokrotnie umiłowani przez Chrystusa zdradzają Go. Idź i szukaj, pukaj, mający wszelkie cechy tego ludu. Takiego Bóg chciał i taki lud Bóg kocha. Jak słyszeliśmy w tym przybliżonym życiorysie przez księdza proboszcza powiedziane, urodził się w 1901 roku. Jeszcze Polski wtedy publicznie na mapach Europy nie było, żyła w sercach ludzkich, w rodzinach. Mimo że niejednokrotnie było to imię, które kosztowało, jednak ona żyła. I dlatego już jako uczeń gimnazjalny brał udział ksiądz prałat w walkach w Lwów. Potem w 1920 roku, kiedy ta nawała w 3 lata po rewolucji waliła się na Polskę, a Polska wtedy ratowała Europę, Europę od zalewu komunizmu. Wtedy uratowała. O tym nie bardzo chcą pamiętać. Kto wie, jak potoczyłaby się ta historia Europy, gdyby wtedy ten Piłsudski i tylu innych Polaków, i tylu uczniów, i tylu gimnazistów, jak nasz dzisiejszy jubilat, nie podnosiło tego serca w górę i nie wspierało tych żołnierzy, których wielu poległo. Obronili się jednak, odepchnęli, upokorzyli tych, którzy przyszli po nie swoją własność. Po wielu latach wiemy, że przyszła ta druga wojna światowa. Nie udało się. Zachód niczego się nie nauczył. Teraz dopiero stwierdzają, że były to lata zmarnowane. I teraz dopiero stwierdzają, że był to olbrzym zbudowany na słomianych nogach. Teraz gdy rozpada się to imperium, ale widzimy, z jakim trudem się rozpada. To nie rozpadnie się i Bóg wkroczył w dzieje ludzkie. To ono nie rozpadnie się dzięki Bogu, dzięki Panu Bogu, że nie rozpada się w krwawej walce, ale kruszy się pod wpływem prawdy, powoli, od wewnątrz. Wraca do siły żywotnej, która jest w sercu ludzkim stworzonym przez Boga, złożona ta tęsknota za prawdą, za łaską, za Bogiem. Potem został
tej diecezji przemyskiej wielkiej, która straciła część swoich parafii, swojego terytorium, został proboszczem w Koniuszkach Siemianowskich. I kiedy w 1945 roku trzeba było opuścić tamte kraje, tamte parafie, tamte wioski, miasta, z większą częścią swojej parafii przejechał na zachód, wywieziony. Te przejazdy, przewozy, te wyrzucania, te wędrówki ludzi narzucone ludom, to był też okres bardzo ciężki, bardzo bolesny. Nasza diecezja jest złożona z ludzi, których wyrzucono albo którzy przyszli sami na tamte ziemie z różnych stron Polski. Z różnych stron Polski. Jest kilka parafii, chyba ze trzy tylko, gdzie zostali tak zwani autochtoni. Ludzie, którzy nie chcieli opuścić, bo zawsze czuli się Polakami. Zawsze byli Polakami i zostali. Mówili po polsku i potem, kiedy przyszli, walczyli za Niemców o te polskie tam, którą utracili w czasie rozbiorów. Potem, kiedy przyszły te wojska rosyjskie i polskie, brali ich za Niemców. Zabijali, oni zostali. Takich parafii jest niewiele. Trzy w całej diecezji. Teraz przyszli ludzie ze wszystkich stron. Nie chcieli wysiadać, jak opowiadają ludzie z pociągów, z autobusów, samochodów. Przewozili w najgorszych warunkach. Nie chcieli wysiadać, gdzie nie było księdza, gdzie nie było kościoła. Bo czuli, że tam, gdzie jest kościół, tam jest Polska. Tam, gdzie jest Chrystus, gdzie jest kapłan, tam jest Polska. Inaczej nie chcieli. Jest wiele tych pięknych świadectw tej wierności ludowi, kapłanowi jego ludu, ale wierności kapłana swojemu ludowi, wzajemnej. Bo kapłaństwo to nie jest rzecz narzucona, to nie jest urząd, to nie jest państwowy urzędnik, który jest do pewnego momentu odchodzi. On jest ze swoim ludem. Tak ksiądz prałat jubilat przyjechał ze swoim ludem i poszedł w Gieniowie, gdzie był do roku 1975. W diecezji wrocławskiej w 72 przełączono tę część, tę parafię do diecezji gorzowskiej. Był krótko w diecezji gorzowskiej, ale jest naszym kapłanem. Tam go księża wspominają. I mimo, że potem, kiedy już przeszedł na emeryturę, pozostał jakiś czas, był bardzo kochany. Znany jest z tego, że kochał te dzieci. Cieszę się, słysząc, że i u was. To jest jego charakterystyczna cecha, że kocha dzieci. Ma z nimi wspólny język. Czują w nim dobre serce, ojcowskie serce. Tam pozostawił też takie świadectwo gorliwości o wiele kościołów. Jego parafia była rozległa. Obsługiwał kilka kościołów, nie jeden. Zawsze pogodny, zawsze serdeczny, zawsze życzliwy. Dlatego uważaliśmy, że trzeba, żeby tu przyszedł biskup podziękować dzisiaj za jego pracę, za pracę tylu kapłanów, którzy przyszli tam w trudne warunki życia. Kapłani tam odprawiają cztery msze święte przeważnie w niedzielę. Już dzisiaj mówimy, że mamy lepiej, bo w seminarium mamy 170 kleryków, ale kiedyś oni przeszli przez ogromną, ciężką pracę. Ogromnie dużo jest chorych kapłanów. W młodszym wieku umierali. Nie dali się oderwać od swojego ludu. Kapłani wyrośli z tego ludu, oddający to życie za ten lud, za Kościół, za Chrystusa. To jest wielka sprawa. To jest wielki skarb Kościoła i naszej ojczyzny. Gorliwy, wierny, szanowany. Miał uznanie moich poprzedników. W roku 1975 mój poprzednik, świętej pamięci biskup Wilhelm Bluta, bardzo świątobliwy, mądry, dobry biskup, prosił Ojca Świętego, żeby odznaczył go godnością prałata papieskiego. Ksiądz prałat tą cichą pracą, tymi dachami reperowanymi na kościołach, tymi cmentarzami, które chciał, żeby były piękne, tymi przekazanymi prawdami wiary zapisał się właśnie w sercach ludzi
i w tej historii pięknej Kościoła, która nie zawsze jest dostępna ludziom, ludzkim ocenom, ale w tej historii Kościoła dostępnej Bogu najpiękniejszymi skutkami. Modlimy się dzisiaj za Niego. Dziękujemy Bogu tym wielkim, radosnym śpiewem za Jego kapłaństwo, za Jego kryształowe, piękne kapłaństwo, za rodziny, które wydają takich kapłanów, wydawały i wydają, za serdeczność ludu, który poznawał się tam w trudnych warunkach i tu u Was, za życzliwość Jego rodziny, która go otoczyła sercem, życzliwością, która na te lata ostatnie zabrała go stamtąd, namówili go, jak słyszę, żeby przyjechał tutaj i tego serca życzliwości mu nie żałują i za Waszą życzliwość, za życzliwość księdza proboszcza, kapłanów, którzy tu przyjechali razem, całej tej parafii, która też wyrosła, jak widzę, z tego przywiązania do Kościoła, wbrew wszystkiemu, wyrastała z tej walki o prawo ludu do wyznawania wiary. Ten Wasz piękny Kościół, ta Wasza cała parafia wyrosła właśnie z tego wewnętrznego odczucia odnalezionego Boga, niewidzialnego ludzkimi oczyma, ale wewnętrzu człowieka posianej wartości tęsknoty za nadprzyrodzonością, za odpuszczeniem grzechów, za łaską, za zbawieniem. Kapłaństwo rodzi się z tej wielkiej miłości Boga, która daje Ojca, który daje Syna swego, Jezusa Chrystusa na świat. Z tego się rodzi kapłaństwo, ale ta miłość wlewa się do ludzkich serc i rodzi się na ziemi z miłości do Boga przez modlitwę, przez tę wierność codzienną, przez stałą tęsknotę za Bogiem, która tłumaczy się na język modlitwy i ofiary. Kapłaństwo daje tę wielką możliwość, jak żaden inny urząd, tę wielką możliwość władzy duchowej, nie nad tym światem. Nieraz przychodzą i w naszych dzisiejszych czasach przychodzą do nas ludzie, przychodzą dziennikarze, ministrowie do Kościoła, żeby Kościół rozwiązał takie czy inne sprawy, żeby się zaangażował w to czy tamto, bo wszystkie autorytety padają. Kościół musi przykładać Ewangelię także i do polityki. Musi się angażować w sensie tym, że powie, to jest uczciwe, a to nie. Musi przykładać tę miarę powołania chrześcijańskiego, ale Kościół nie chce tej władzy zewnętrznej. Natomiast jest bardzo zazdrosny. Jest bardzo zazdrosny. Zazdrością Chrystusową o władzę duchową, o władzę nad sumieniem ludzkim. I tu broni i nie może nigdy zrezygnować z tego prawa do przekazywania wiary, przekazywania prawdy. Choćby to się nie podobało. Zobaczcie, dzisiaj czytacie, słuchacie telewizji. Znów jest znak zapytania, co będzie. I już się niepokoją ludzie nieżyczliwi Kościołowi. Nawet niektórzy przywołują, że są wierzący, a są przeciwko religii w szkole nauczanej. Słyszymy tu, słyszymy tam. Co to znaczy? To znaczy, że się boją tam zdradzić. Posłuszeństwo, które jest wielką lekcją pokory i, jak mówią, najprostszą drogą do świętości. Posłuszeństwa zjednoczonego umysłu i serca i sumienia. Za to dziękujemy Bogu, że dał siłę temu kapłanowi. Za ten ślub czystości, którym promieniuje każdy kapłan oddany Bogu na służbę i w którym Jego miłość jest płodna, bo nie ogranicza się do jednego czy drugiego człowieka w rodzinie, ale jest rozszerzona. Kapłan wszędzie wśród wiernych jest w swojej rodzinie, jest w tej prawdziwej, duchowej rodzinie i ta rodzina czuje się z nim związana i odpowiedzialna. Ślub modlitwy. Trzeci, a może najważniejszy z tych ślubów, to jest ślub troski za lud. Wierności temu ludowi. Za lud czasami wspaniały, czasami świątobliwy, ale niejednokrotnie za lud grzeszny i słaby. Kapłan codziennie woła o miłosierdzie Boże dla swojego ludu, dla tego ludu naszego, dla którego
Chrystus nas postawił. Dziękujemy całym sercem Bogu za tę miłość Jego rozlewaną w sercach kapłańskich, za te modlitwy kapłańskie, którymi strzegą swojego ludu, osłaniają, ochraniają, za tę najświętszą ofiarę mszy świętej, którą przybliżają owoce odkupienia, uobecniają Chrystusową ofiarę, wzywając Bożego miłosierdzia dla swojego ludu. Niech Pan przyjmie tę służbę kapłańską drogiego nam księdza prałata, jubilata. Niech ubogaca jego kroki życiowe swoją łaską, swoim błogosławieństwem. Niech znajduje życzliwość i serce na przyszłość, tak jak to serce oddał swoim najbliższym. Niech ta parafia wydaje nowe, liczne kapłańskie powołania na wzór nie tylko księdza prałata Macieja, nie tylko tych kapłanów, którzy tu pracują, którzy tu przeszli przez ten, ale na wzór Chrystusa Jezusa, pierwszego i najważniejszego arcykapłana, który oddał siebie za nas i pozostał z nami, żeby wstawiać się z nami, żeby nas wszystkich jednoczyć w ten Kościół, jeden żywy organizm Chrystusowy, żeby nas wszystkich prowadzić do zbawienia. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi niebami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On
Wszystkie w imię
abyśmy zawsze byli wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego nieszczęścia, oczekując obiecanej nagrody i przyjścia Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Zgodnie z swoją wolą, napełnię go pokojem i ułaskaj jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak swój.
Przeraża nas Jego zbawienie, gdy oko przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który są uczyni królowie na wieki wieku. Przed 65 laty w dniu świętego Piotra i Pawła otrzymało wraz z świętym jubilatem święcenia kapłańskie 22 diakonów. Wszyscy już podeszli do Pana po nagrodę. Pozostał ksiądz jubilat, aby nam żyjącym przypomnieć poprzez życie i działalność kapłańską swoją i swoich zmarłych kolegów, bogatą historię XX wieku i wszystkie tak ważne wydarzenia w życiu Kościoła. Ksiądz jubilat jest dla nas i dla parafii Piątkowej świadkiem najważniejszych wydarzeń zbliżającego się do końca XX wieku. Poprzez rodziców i dziadków święto ksiądz jubilat do czasów powstania styczniowego, a równocześnie jako 17-letni młodzieniec przeżywał odrodzenie się państwowości polskiej. Jako student teologii, a od czerwca 1925 roku jako kapłan uczestniczył w tym wszystkim, co działo się w ojczyźnie, aż do naszych czasów. Nie o wszystkich pisze historia, ale wszyscy, a zwłaszcza ksiądz jubilat, był poprzez pracę kapłańską współtwórcą tego wszystkiego, co składa się na dzisiejszy dzień. Gdyby nie pracę setek księży, nauczycieli, rodziców, nie wiadomo, jaką byłaby dziś świadomość narodowa Polaków, jaką byłaby dziś religijność naszych parafii i całego narodu. Mając to wszystko na uwadze, łączę się dzisiaj z księdzem jubilatem i zebranymi w kościele mieszkańcami Piątkowej, aby dziękować Panu Bogu za wszystkie Jego łaski, które stały się udziałem tysięcy ludzi dzięki ofiarnej współpracy księdza jubilata z łaską Bożą, z łaską powołania. Życzę księdzu jubilatowi dalszych potrzebnych łask. Wszystkim z serca błogosławię. Podpisał ksiądz biskup Ignacy Tkaczyk. Jeszcze ogłoszenia parafialne. Na zakończenie przyświętej chcę złożyć stokrotne podziękowania Jego Dostojności księdzu ordynatorowi z Chorzowa, który tak daleki strony, po prostu jadł przez całą Polskę, przybył na ten mój jubileusz, a przecież na taką ofiarę nie będzie zasłużył. Dziękuję tutaj wszystkim zebranym parafianom z naszej parafii, parafianom z innych parafii, którzy tutaj przybyli, razem z nami się modlić, a przede wszystkim tym wszystkim, którzy tyle czasu poświęcili, tyle i wydatków wykonali, żeby jakoś to dzisiaj wyglądało, a tymczasem aż za dużo tego wszystkiego włożyli, bo to nie potrzebne, aż były takie wydatki starane. Żeby choć częściowo podziękować
towarzyską, trójcą, odprawy przeświętą, obłogosławioną Słowo Boże dla wszystkich dzisiaj tutaj w Kościele obecnym. Niech Pan błogosławi wszechmogący Bogu, Ojciec i Święty Duch Święty.
starego dziadka, to się powinno przemawiać, że taki kurku tylko trzymać, żeby się Szeroko. Dobrze, jak tam po weselu? Tak, uroczyste, ale ja bym wolał być o takim jak one, nawet głos opuścić. Rowerem, potem samochodami, potem samolotami, sputnikami, na ostatku wideo. Wszystko ojciec przerwie. Jeszcze zostało do przeżycia. Już? Cały czas wiatr. Szanowni gratulacje. Tak się ma. A czy są parafialne z tego dni nie ma pan? Oj, ja nie dawał, tak? Nie dawał, bo to taka droga. Och, co za paka idzie. Lecam do blisku? O! Jaka kwestia zaprawiedliwa. Raz byłem na misjach w Gorzowskiej diecezji, on był. Wystarczyło, że to on, biskup, nie? I widział mnie, już mówił, Następnych stuleciów. A życzę 200. Ja łonę pakunek jest taki, na rączu tam jest. Mieliśmy takiego, gdy chodził do Kiwasza, to się dobrze uczynił, czy gorzej. A był taki towarzysz, którego bardzo ostry, którego nie lubił. I gdy przyszły jego imieniny, on wchodzi do klasy, a tutaj... Przepraszam, najmocniej umiejętnie już boli. Na stole, ten pakunek.
różnie odbiory takie, wygradami i tak dalej. No tak się dziwią, zaraz mają notę, peto dlaczego. W Zielonej Górze to chyba pod księdza biskupa tam pieczą. Proszę, który będzie księdzem? Proszę. W trakcie obiadu. Ja między dwoma jubilatami przez całą Polskę. Ale musi być w tym wszystkim jakaś przyczyna. Bo gdyby nie było tej przyczyny, nie byłoby także tego przyjazdu księdza biskupa ordynariusza dziś tutaj na ten, powiedziałbym, skromny jubileusz. Bo 5 lat temu był ogromnie bogaty, że tak powiem, w pełni rozwoju. Ale wiemy, że są czasy kryzysu. Chcieliśmy docenić te 65 lat kapłaństwa i dlatego w warunkach takich nieco skromniejszych niż to było 5 lat temu. To skromne. Ale trzeba by chyba powiedzieć, że to co było 5 lat temu, a to co jest dziś, to nie ma skali porównawczej właśnie ze względu na obecność księdza biskupa ordynariusza wśród nas. Ogromnie z tego się cieszymy i w tej obecności widzimy docenienie człowieka, którym jest nasz dostojny, czcigodny biskup. Docenienie kapłaństwa, bo na pewno pracował pięknie i w naszej diecezji, i pracuje i w diecezji wrocławskiej i gorzowskiej. I docenienie sędziwych lat. To, o czym dziś tak często się mówi i stawia się te wymagania, aby człowiek spracowany znalazł właściwe uznanie. I myśmy się dziś z tym spotkali. I ogromnie sobie tą obecność księdza biskupa u nas cieszymy się. I po prostu dziękujemy za tą pamięć o tym, którego wszyscy kochamy. Serdeczne Bóg zabrać składam. Między innymi także za te piękne słowa, które zostały wygłoszone do wiernych w Kościele.
a obecność chyba jest jeszcze czymś więcej. I na pewno ludzie zapamiętają sobie tę obecność księdza biskupa Kordynariusza tu w tej rodzinnej miejscowości naszego dostojnego księdza jubilatu. Chciałem teraz powiedzieć też kilka słów przynajmniej o księdzu jubilacie. Było mówione już w kościele przez księdza proboszcza, przez księdza biskupa. No cóż można jeszcze by do tego dodać? Tajemnica pewnego rodzaju takiej młodości. Dziś w naszej diecezji są pierwsze prymicje. Gdyby tak ktoś przyszedł do kościoła i słyszał tą dzisiejszą sumę jubileuszową, to chyba zastanawiałby się, kto odprawia, prymicjan czy jubilat. A więc piękny głos, no jakaś niesamowita energia, także te dziadki, co były obok dostojnego jubilata, to z tyłu zostawali. I właśnie, jaka jest ta tajemnica tego wspaniałego zdrowia? Najpierw w ciągłym ruchu. Codziennie robi ileś tam kilometrów. Druga tajemnica. W życiu wszystko mu smakuje. On nie ma jedzenia, którego by nie lubił. Ogromnie wygodny przez to. To jest ogromnie ważna sprawa. To są te takie naturalne, ludzkie sprawy. A następnie z tych nadprzyrodzonych, to trzeba powiedzieć, zawsze mu towarzyszy Boża łaska. Bo jest to człowiek głębokiej, wspaniałej modlitwy. Dla nas wszystkich ogromnie taki imponujący, wspaniały przykład. Bo jeżeli przyjeżdża do którejś parafii na spowiedź, to zawsze pierwszy i zawsze ostatni wychodzi z konfesjonału. Zawsze ma ludzi do spowiedzi. I są tacy, którzy się denerwują tym, że jeszcze z jednej strony kolejka i z drugiej strony kolejka. A on zawsze denerwuje się tym, że za mało, bo chciałby więcej wyspowiadać. No, ogromnie potrzebny na dzisiejsze czasy taki wzór i przykład kapłaństwa, jaki widzimy właśnie w tym ogromnie dostojnym naszym księdzu jubilacie. Dziękujemy za to. Cieszę się, ogromnie się cieszymy. No i teraz chcielibyśmy, żeby Bóg dalej błogosławił. I czekamy na następne 70-lecie. A na pewno wtedy będziemy mogli znowu gościć księdza biskupa wśród nas. A więc coś z tego wszystkiego i dla nas wtedy sprawa, bo uczestniczymy no, i w kościele pięknej uroczystości, i na wspólnym takim przyjęciu, jak tutaj jest. I dlatego po prostu cieszymy się z tego wszystkiego, bo i tam korzystamy z tych pięknych słów nauczania, a tu korzystamy z tego, co dla nas Polaków jest tak ogromnie ważne, z tego wspólnego stołu, który łączy nas i stwarza taką miłą, braterską atmosferę. Nie wiem, czy dobrze będzie, jeżeli połączymy to plurimos anno i dla księdza biskupa, i dla naszego czcigodnego jubilata. Jak najdłuższe lata, wszystko co najlepsze, to dla księdza biskupa. Oh!
chcieliśmy przekazać taki skromny upominek, aby czcigodny ksiądz Bila nie tracił też łączności ze światem, tym ziemskim i naturalnym. Dobrze? No, to jest właśnie tutaj zostawiamy i do swojej dyspozycji. To wyszło, zobaczcie. To jest nie wierzę. Jego imieniny, przychodzimy do klasy, a to już taka tęcza jest pakunek gotowy. Taki piękny pakunek, ozdobiony na zewnątrz, kratami i tak dalej. Tak się zadziwił, taki był wdzięczny. Wyjął notes, kto tam miał gorszą klasę, tylko już tak pytał, żeby znał, a dobrze czy bardzo dobrze. No i tak wszyscy byli zadowoleni. A po wszystkiemu zabrał pan dzień ten pakunek. Tak? I poszedł do kancelarii prowadzącej. Rozpakować. Tak. A prowadzący byli zadowoleni, prawda? I mówią, no pokaż co niosą, pokaż, bo się z nami podzielisz. Tak. No i on rozpakowali przy wszystkim, to tam zdechły szczur był. Dobrze. 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 Dobrze.
sam dzień, o 11. Nasz kaplerz, tak? Zobacz. Nasz kaplerz, proszę przyjąć podsumowanie tego, co obecny wśród nas ksiądz biskup powiedział w kościele, a wcześniej jeszcze ksiądz proboszcz i co tutaj wspominał ksiądz dziekan. Ja mogę krótko powiedzieć, tego wszystkiego od narodzin aż do obecnej chwili jestem świadkiem. Więc także dzięki właśnie moich narodzin. To znaczy chodzi o to, że kiedy w 1945 roku przyszedłem na świat, na wschodzie, właśnie w tej zawierusze wojennej ksiądz jubilat udzielił mi sakramentu chrztu świętego. I tak pamiętał to, że nie było dokumentu, wiadomo, w tej sytuacji, z tamtych rzeczywistości została mi wystawiona metryka właśnie na podstawie tego bezpośredniego zeznania nie tylko mojej mamy czy rodziców, a obecna moja mama jest tutaj ze mną w tej chwili, więc tam w okularach, taka pani. I później było to wychowywanie od najmłodszych lat, szkoła podstawowa, sakrament bierzmowania, no i wreszcie święcenia kapłańskie. Przyjąłem je w parafii właśnie w Bieniowie z rąk księdza biskupa świętej pamięci już Wincentego Urbana. I to też było na jakieś takie bezpośrednie i mocne życzenie księdza właśnie prałata, żeby jakoś tak naciskał na księdza biskupa, żeby ksiądz biskup się zgodził właśnie te święcenia tam udzielić. A więc ja przyjąłem kapłańskie i dwóch jeszcze przyjęło kleryków święcenia diakonatu. I dzięki też tej właśnie pracy duszpasterskiej obecna jest tutaj wśród nas moja siostra urodzona, która jest zakonniczą. Więc ta wolna. Także niedawno nam było być na 60-leciu tutaj, jakoś tak wtedy nie wyszło mi, bo jestem na parafii, gdzie cztery kościoły mamy, więc, ale tym razem siostra, która przebywa w tej chwili w Szwajcarii, tam wydelegowana przez swoje władze zwierzchnie, zakonne, udało jej się przyjechać na urlop i tak jakoś można powiedzieć, no szczęśliwie się to ułożyło, że jesteśmy tutaj, z czego oczywiście no niezmiernie się cieszę. Więc wprawdzie tam nieco twardy chłop jestem, ale przyznam się, że dzisiaj wycierałem łzy. Więc łzy takiej radości i szczęścia,
a przede wszystkim wdzięczności księdzu prałatowi, jubilatowi za te właśnie wszystkie, tak przeleciałem myślą, chwile. Pamiętam go jeszcze jako mały chłopiec, jako właśnie tego kapłana pracującego tam właśnie w mojej parafii, gdzie po prostu spędził całość swojego, można powiedzieć, tego posługiwania kapłańskiego, takiego pełnego, czynnego, aż do właśnie przejścia do, na emeryturę. Jak to takim rowerkiem od wioski do wioski jeździ, a jeśli niedziela przyszła i wozili go, wiadomo, furmankami początkowo, więc te różne furmanki były, wiadomo, nie na tych gumowych kołach, tylko na tych takich rapach, tak. A więc nie było asfaltu, tylko był zmieniowa do mojej miejscowości, a mieszkam w Mieczychowicach, to taki był trochę bruk dziurawy. Więc nawet w zimie pamiętam takie zdarzenie, woźnica przyjechał już prawie pod kościół, a księdza nie ma, to znaczy saniami. Gdzieś go po drodze po prostu zgubił. Musiał wracać i szukać. Więc no to była z jednej strony radość. To znaczy dla nas dzieci wtedy. Ale kiedy tak teraz człowiek wspomina to i tę obecną pracę kapłańską, a tak przyznam się do marginesie, że akurat w tym czasie teraz obchodzę ja smarkaty jubileusz w porównaniu do jubileuszu naszego prałata, bo 20-lecie kapłaństwa. A więc to człowiek ma jakieś tak, no że rzeczywiście w takich warunkach, w takiej sytuacji, że ileż to trzeba było mieć wiary przede wszystkim, jakiegoś zaufania Panu Bogu, jakiejś takiej miłości do Pana Boga, a przede wszystkim też ludzi. Były nieraz takie sytuacje, że ktoś, pamiętam z mojej miejscowości, nawet tych ludzi znam, tak byli z kościołem troszkę na bakier, nie pojechali po księdza. No często by się powiedziało, no tak, nie przyjechali, no to nie. A tutaj patrzymy, ksiądz prałat często rowerem, a pewnego razu nawet i na pieszo przyszedł do kościoła. Odległego oczywiście 5 kilometrów ponad, to znaczy tak plus minus. A więc oczywiście takich sytuacji można by wspominać bardzo wiele. Nie chodzi o to, żebym je wspominał, tylko naprawdę mówiąc o tym, chciałbym przede wszystkim wyrazić taką naprawdę wielką wdzięczność w tym dzisiejszym dniu za tę właśnie no, miłość do Boga i miłość do ludzi, że ksiądz prałat nauczył mnie i innych po prostu kochać Pana Boga, szanować Pana Boga, no i dla tego Boga się trudzić. I chyba to są jakieś takie szczególne znaki tej właśnie posługi kapłańskiej. I może to jest też przyczyną tego, że właśnie Pan Bóg go tak długo trzyma wśród nas i darzy dobrym zdrowiem, żeby nas dalej uczył, żeby po prostu był dla nas dalej tą taką radosną zachętą do tej właśnie miłości ku Bogu, a przede wszystkim tej miłości ku ludziom. A więc chciałbym tak w własnym imieniu mojej mamy, nieżyjącego ojca i rodzeństwa, siostry obecnej, no i chyba też wiernych z tamtych miejscowości, to znaczy parafii, z Bieniowa. Chciałbym naprawdę dzisiaj złożyć jak najserdeczniejsze życzenia, no a przede wszystkim takiego podziękowania za tę tak długą pracę i taką wspaniałą pracę właśnie w tej naszej parafii, za to wszystko, co ksiądz prałat, ksiądz jubilat dał z siebie. Że to nie poszło na marne, że to w jakiś sposób widoczny owocuje, a na pewno jeszcze owocować będzie wspaniale. A więc niech nam ksiądz prałat żyje jak najdłużej, tak jak tutaj ksiądz dziekan powiedział, żebyśmy się spotkali na 70-leciu, żeby właśnie wtedy również tak Panu Bogu podziękować, jak to dziś dziękowaliśmy za te wszystkie łaski. Bóg zapłać księże za łaskę.
Prawda sobie nie zasłużył. No i dziękuję za wszystko. Wszystkim tutaj przybyłem, wszystkim, którzy tyle tutaj się przyczyni do tego, bo jego jubileuszu dla Pawła Sokroty Baragodziu. Za 7 miesięcy już wypada, że będę, gdyby przeżył, miał 90 lat, już ładny wiek. Kiedy byłem młody, to mi się zdawało, gdybym dożył 60 lat, to już bym pewnie nie chciało się dłużej żyć. A tymczasem człowiek już ma tyle lat, jeszcze chcesz. Jeszcze bym chciał żyć. Bardzo dobrze, no. To... Tak, bo nawet taką biedną mucha to ucieka przed śmiercią. Dopiero człowiek, który coś rozumie. To się zgadza. To za swoje długie lata już dużo przeżył. Jak ktoś tam ciekawy, zresztą i tak nie słychać, co ja mówię pewnie. Słychać. Chyba nie słychać. Słychać. To powiem tak, kilka słów powiem też ze swojego życia. Tak. Przypomniałem sobie, kiedy byłem młody, jak to zupełnie się zmieniło. Dzisiaj ludzie tak narzekają, że im źle, takie trudności. A tymczasem, jak się porównuje dawne czasy do dzisiejszego, to będziemy Panu mogli dziękować za każdy. A tymczasem tak ludzie narzekają. Pamiętam, kiedy byłem takim jeszcze chłopczykiem, to w Tomtkowie nie było innego domu, tylko drewniane. A dzisiaj macie wspaniałe kamienice. Tak jak dawniej książęta i szlachcice. Tak. A w tej chałupie słowo kryto, dobrze było mieszkać, zdrowo, ale często przechodziły pożary i wtedy wielka część wsi szła z dymem. A poza tym, no, to tam nie było dużo miejsca w takiej chałupie, bo to zwyczajnie była tylko jedna izba. Najczęściej bez podłogi, tylko w niektórych domach była jeszcze malutka tam izba, tak zwana izdebka. A dzieci było w ten czas znacznie więcej po rodzinach, aniżeli dzisiaj. Ale się jakoś pomieścili. No, malutkie dzieci pomiędzy rodzicami spali. Takie troszeczkę większe to w rogach rodziców na tym samym łóżku. Troszeczkę jeszcze większe na piecu. A już takie duże, to już nosiło się słowę, tak, do mieszkania i nosowało się tam na izbie. A w lecie to oczywiście na sianie, tam w słowie. Każdy sobie chwalił, dobrze było. Tak. Jeżeli chodziło o ubrania, to w ten czas znacznie mniej kosztowała, jeżeli dzisiaj. Bo bielizna na przykład, to jaka była? Albo smutna lnianego, albo smutna konopnego. I potem się poznawało, czy z bogatszej rodziny, czy nie. Jak z konopnego, to znaczy bielizna. A chyba do wyjątku należy człowiek, który sobie kupił jakąś kosztuję gdzieś, czy tam płótno. Tak jak mieliście. I zadowolenie byli. Obuwie robiło się tylko we wsi. Szewcy we wsi, tak? Często się wybrał szkółkę tylko we wsi. Tam jakoś było dobrze. Tak. A jeżeli chodzi o szkołę, to już ten czas jeszcze szkoły nie było w Piotrkowie. Dopiero się wtedy zaczęła, jak na mnie przyszedł czas iść do szkoły. Tak, to dużo ludzi we wsi nie umiało czytać, a przede wszystkim nie umieli pisać. To tam, do takich, którzy już umieli, to się szło, żeby tam czasem iść napisał do kogoś tam na wolki, tam na wolki. A jeżeli chodzi o drogi, to były strasznie ciężkie. Dzisiaj chodzi się po asfaltach, a wtedy nie było mowy nad kamieniem. A błota takie okropne były, pamiętam, że to często fumali jechali i prosili mojego tatusia, żeby konia pożyczył, żeby z błota wyciągnąć furę. Tak. Szynklowało. Tak, tak było ciężko. A jak to było?
tego kościoła nie było, jak to ciężko było pójść do kościoła. W zimie, nieraz zaspy takie większe, aniżeli człowiek, tak? Tam drogi nikt nie odwalał, a po tych błotach wielkich trudno było dojść, tak? Tak. A więc wszystko takie było kiepskie, że tak powiem, dużo gorsze od dzisiejszego czasu, a wtedy sobie ludzie i to błogosławili, cieszyli się, że nie byli lepiej, aniżeli jeszcze ich ojców było. Jeżeli chodzi osobiście o mnie, a jeszcze chcę to powiedzieć, że dawniej to było tylko cztery klasy we wsi, cztery klasy poprzednie, ale była różnica, bo na wsi się, się nie uczyło niemieckiego, a w mieście się uczyło. Ktoś chciał pójść do gimnazjum, to musiał już zdawać egzamin do gimnazjum na podstawie świadectwa z niemieckiego. A więc ja musiałem dopiero zdawać egzamin w Błażowie i z tym Błażowskim świadectwem dopiero zgłosić się. Chłop musiał, jeszcze to wspomnę, że chłop musiał bardzo ciężko pracować. Wieście to było dużo lżej. I wtedy się nazywało tego chłopa, który na wszystkich pracuje, nazywali chamem. Dzisiaj się o tym nie słyszę. To chłopu bolało. Z miasta to był każdy pan, a ze wsi to był chan. To było bardzo ciężkie do przeżycia. Jeżeli mówię, chodzi o osobiście o mnie, no to najpierw musiałem zdawać egzamin w Rzeszowie, tak? Później gimnazjum w Rzeszowie, tak? Wybuchła ta wojna, tak? No to tam ciężko było w ten czas. A gdy już przyszedł rok 18, powstała Polska, Austria się rozlatywała, to w ten czas wszyscy żołnierze cieszyli się z tego, że koniec wojny. Trzeba było Polskę dopiero, że tak powiem, zdobywać, ale wszyscy ucieszyli, że już mogą pójść do domu. Patriotyzm był bardzo kiepski na przykład. Wszyscy się cieszyli tym cesarzem austriackim, tak? Na jego cześć śpiewali, a studenci inaczej. Wszyscy się gardzili do wojska jako ochotnicy. Ja miałem teraz 17 lat, bo to było w 18 roku, a w pierwszym urodzony. I też jako ochotnik poszedłem do wojska. I trzeba było najpierw zdobyć lwów. Oczywiście były przeszkody wielkie na stronę Ukraińców. Ktoś by z Przemyśla do Lwowa, ktoś by stracili dwa tygodnie. Bo nas po całej drodze napadali, pociągi tam rozrywali i tak dalej, tory, kolory. A później, gdyśmy lwów zdobyli, to była wielka nasza radość, a przede wszystkim radość tamtych dworów. Tak. Zaraz po zdobyciu Lwowa, to ci Polacy z Lwowa, wszystkich żołnierzy, całą duszą zapraszali ludzi na jakąś herbatkę, na jakiś odpoczynek w domu, żeby się przespali. Najlepszym dowodem, że po skończeniu wojny, po skończeniu tego zdobycia Lwowa, to ja miałem posterunek na ulicy tam jednej od godziny 9 do 10. To do rana wstałem i nikt mnie nie zbudził, bo nie było żołnierzy. Gdyby byli się Ukraińcy, spostrzegli, że Polacy są wszyscy na tych gościnach, to by byli bez żadnego trudu z powrotem lub obsiedli. Tak, to nie zawsze dobra gościnność, jak za to dużo. No, cieszyliśmy się, żeśmy walczyli za Polskę, żeśmy ludzie byli. Gdy już był żołnierz taki normalny, to raz wtedy już dzwonili do domu, do szkoły. A my w drodze sobie przyrzekali tak, że już taki głupi nie będę, żeby iść na ochotnika. Jednak tego, żebyśmy nie chcieli walczyć, tylko że był głód,
bo żołnierz to jest gotowy i do bitwy, i do śmierci, ale głód to tak na każdym kroku nam bardzo dołącza. A tymczasem znowu nasi dzisiejsi przyjaciele Warszawę chcieli zdobyć. Tak. I w ten czas już nawet profesorowie zapowiedzieli nam, że ojczyzna w największym niebezpieczeństwie. Każdy powinien pójść na wojnę, czy jako ochotnik, czy jako poborowy. A kto nie weźmie udziału jako żołnierz, to w takim razie nie będzie miał prawa do dalszego nauczania. No i znowu teraz poszliśmy wszyscy na wojnę. Ja poszedłem jeszcze dwóch zawody, to jako ochotnik. To też jak to na wojnie, gryli, gryli. Mnie się udało, że nic się mi nie stało. Raz tylko mnie kula tam w bramie przeszła i tak by trochę tam oparzyła. Kula, no tak, tam jest tam. Tylko pod Lwowem to sobie dożył. Bo teraz każdy szanował, nigdy nie było tej broni. A byliśmy w takiej sytuacji, że ktoś się ruszył, albo zaraz za szybko. A człowiek był tylko w butach studenckich. Tak. To musiał tak na tym grozie leżeć i leżeć, żeby się nie ruszyć, żeby nie zabili. I wtedy wyobraziłem, że to będzie się czekał na tym. No, jeżeli chodzi, to poświęcę na kampanii. Tak, to pierwsze zadanie przemyśleć. Pierwsza wykarówka to była tuli głowy ruchliczkie. Byłem tam pierwszym wikarem, przede mną nikogo nie było. Rodzimy to wikarem, jest dobrze. Pierwszym jeszcze. Ale to byłem pierwszym. To wikarówki nie było, tylko starą plebanię przebili na wikarówkę. Pokryli gąbkiem tak trochę. I były dwa wejścia. Jedno dla księdza, a drugie dla kurwa. Gdy przyszedł deszcz, to się tak lało do mieszkania, oczywiście nie mogło obarować. Dlatego czym się mogło, to się zakrywało łóżko. Tak, ja to mogło się podczas. Ale jeszcze skończę książkę. Ja muszę już wrócić. Ale pięknie, jeśli to jest wniosek, to jest to, co mamy.
Panów Panów zabrać. Pochwalony jest Kadziu, idź tam do kuchni. Kiedy mam napojenie? No dobrze, to ja trochę. Tylko zdjęcie muszę tu zrobić. Co chciałeś mieć? Tu się szykują na jubileusz do mnie. Nie chcę na jubileusz. Widać, że bogato się ma dwie proszę, ale ja sobie na jubileusz. A ja za szyciu z nich, że nie dożyjecie i śpiewajcie co te ładne skolanki. To skolanka jest ładna. Wujku, proszę do tych dziewczyn. Do tych śpiewających. Proszę o to, wujka. A troszeczkę niżej, jeśli można. Niżej, bo ja nie jestem taki wysoki znowu. A, to co ja? Co coś tam wszystko tak rozeszło? Niżej. Dajcie niżej, proszę. Tak, dotoczyć. Z tyłu zamknąć. Tak, o, tak. Tak, bardzo dobrze. A wy też jesteście? Wy też? To troszeczkę na bok. Szkoda tego aniołka. Weźcie ta aniołka. Tam nie być. Przepraszam, nie otworzyłem. Jeszcze raz zrobimy. Powtórzyć. Powtórzymy. Tak. Uwaga. Uśmieszek tutaj. Może będzie pamiątka. No, jedno na pewno wyjdzie. No, dziękujemy. Dziękuję. Tylko ja wam czekam. No, Dziękuję.
Nikomu nie mówiłem, a teraz będę krzyczał, że taki jubileusz był. No, to dobrze. Niech będzie podpalony niech wszyscy. Nie, teraz. Ja bym ogólnie nie wycofał. To zawsze nie jada, nie. To zawsze nie nie. Nie, 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 nie
legata, jako 50 lat jeszcze nie ma. Ale nie, nie sobie idzie To my nie dziękujemy. Dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie.
ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest. Wy jesteście na ziemi światłem mym. Wy jesteście na ziemi światłem mym. Aby ludzie widzieli dobre czyny. Chwalili Ojca, który w niebie jest, aby
sześcioleciu i przyszłej panienki na żonę. A to było wieczór i nagle światło zgasło i dłuższy czas się nie pogadał światło, tylko słuchać, bo jak jednak szybko, ojoj! Nareszcie się zaświeciło.